have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Dobra, przebrałam się i robimy kawę. Przed sekundą zorientowałam się, że tutaj jest jeszcze ta rozpiska z filmiku Jem jak Sara Cwalina. To jest ważna kartka. Wiecie co, teraz jak znalazłam tą kartkę, przypomniało mi się, jak dawno nie nagrywałam filmu z serii Jem jak. Właściwie to był jedyny filmik z tej serii, którą miałam kontynuować i mam rozpisane chyba 3 filmy w ogóle w tym stylu, ale jakoś tak nie miałam kiedyś za to zabrać, więc będą na pewno w najbliższym czasie. Ja robię koniecznie kawę, mówię to już chyba 3 raz i dzisiejszy dzień, słuchajcie, spędzę przy montażu i przy takich bardziej... chcę sobie trochę zorganizować czas pracy, bo bardzo mi ostatnio tego brakuje i łapię się na tym, że po prostu nie wiem, za co się zabrać danego dnia, bo dobrze mi wszystko szło, miałam wszystko tak poukładane, no i zachorowałam. Wypadłam na jakieś 2 tygodnie z rytmu i teraz ciężko mi wrócić. Także dzisiaj chcę, oprócz tego, że zmontuję sobie 2 filmy, to chcę trochę popracować nad organizacją. Rozpiszę sobie po prostu rzeczy, dzisiaj jest czwartek, więc jeszcze ewentualnie na jutro. Ja w niedzielę staram się raczej nie robić nic, nie pracować, chyba że czasem zdarzy mi się nagrać po prostu jakiegoś vloga zwykłego, ale z reguły po prostu odpoczywam. Ale koniecznie muszę to zrobić na przyszły tydzień, żeby znowu nie zacząć tygodnia w takim chaosie. Ja tego naprawdę nie lubię, uważam, że jeżeli... nasza praca nie wygląda tak, że codziennie robimy to samo, czyli na przykład pracujemy na etacie i mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, no to to jest jakby w porządku, tak? Natomiast ja robię cały czas codziennie coś innego praktycznie i ciężko mi się w tym połapać, jeżeli wcześniej sobie nie zaplanuję. Kochani, oprócz tego, co widzieliście w sklepie, mam też tutaj zamówienie z Sinsaya, które zrobiłam no już kilka dni temu i właśnie dzisiaj je też odebrałam. Także sama jestem ciekawa tych rzeczy, oczywiście wszystko jest w takich kolorach pastelowych, będzie bardzo wiosennie, także mierzymy. Najpierw przymierzę komplet, którego jestem mega ciekawa. Ten komplet to są shorty, takie jakby sweterkowe i do tego jest właśnie... krótszy, różowy sweter. Wygląda w ten sposób, on ma taki pudełkowy krój, także wkładam to na siebie i już do Was wracam. No i komplet wygląda tak. Muszę przyznać, że podoba mi się. Rozmiarowo jest w porządku. Ja go zamówiłam w rozmiarze S i leży moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. I zobaczcie, ten sweter nie jest moim zdaniem za krótki, zwłaszcza w połączeniu z tymi shortami. Tutaj mamy wszystko zakryte, więc jego długość w ogóle krój mi się bardzo podoba przez to, że on jest właśnie tutaj taki obszerniejszy. Mam tylko taką obawę, co może stać się z tymi shortami po praniu, bo one są takie dosyć wiotkie. W ogóle nie wiem, czy to zobaczycie, ale ten sznureczek też tutaj jest bardzo taki wiotki, dziwny. Ale kolor tego jest przepiękny, tak jak widzieliście wcześniej w Sinsaya. Bardzo dużo rzeczy teraz jest w takich kolorach, także ja się bardzo cieszę. Już wiecie, jak widzę to w sklepach, to po prostu tym bardziej nie mogę doczekać się wiosny i cieplejszych dni. Myślę, że ten komplet może być taką naprawdę fajną alternatywą na letnie takie wieczory wakacyjne, także myślę, że jestem w stanie Wam polecić. Nie wiem oczywiście, jak z trwałością, te rzeczy są nowe, więc są, wiecie, idealne, nic tutaj nie jest zniszczone, nie wiem jak będzie po praniu, ale jestem w stanie ocenić tylko krój, tam kolor i ogólny wygląd, wygodę. To jest właśnie bardzo, bardzo wygodne. Teraz mam sweterek, taki long sleeve półgolf. Pewnie wiem, co teraz pomyślicie, ja i półgolfy, ale stwierdziłam, że spróbuję. Nie wiem, jak odda to aparat, na żywo ten kolor jest przepiękny, także ja teraz to wkładam i do tego od razu założę spodnie, które są różowe
i również dużo jest takich spodni, jak widzieliście w Sinsayu. Ja zdecydowałam się na różowe, ale tutaj mam wątpliwość, dlatego że ja je zamówiłam w rozmiarze 36 i one są na pewno za duże. No ale przymierzmy, zobaczymy. Zacznijmy może od góry. Tutaj moim zdaniem jest bardzo w porządku, podoba mi się to i nawet o dziwo nie przeszkadza mi, że to jest półgolf. Myślę, że tutaj zdecydowanie na plus przeważa kolor i jestem w stanie wybaczyć ten krój i się do niego może jakoś bardziej przyzwyczaić. Jest to bardzo wygodne, rozciągliwe, wszystko tutaj jest ładnie dopasowane. Serio, dobrze się w tym czuję. Teraz przejdźmy do spodni. Tutaj niestety, tak jak myślałam, one są za duże i tutaj jeszcze leżą w miarę w porządku, ale zobaczcie, co się dzieje, jak się odwrócę. To jest ten problem, który ja mam z reguły w sieciówkach. Wiem, że są jakieś triki na to. Jeżeli znacie, to możecie mi napisać. Wiem, że niektóre dziewczyny jakoś tutaj czymś to po prostu zbierają, zaszywają. Jeśli chodzi o kolor, jest naprawdę przepiękny. Krój tych spodni również moim zdaniem bardzo fajny. Zastanawiam się, jak one by leżały w rozmiarze 34. Jeżeli będzie taki rozmiar, to po prostu następnym razem przymierzę i być może je wymienię na rozmiar mniejszy, bo ogólnie bardzo mi się podobają. Przede wszystkim kolorystycznie i zobaczcie, jak nawet razem fajnie to wygląda kolorystycznie. Teraz mam coś, czego jestem bardzo ciekawa, bo jest to płaszcz w takim kolorze. Jest naprawdę przepiękny. Ja zmienię sobie tylko dół, żeby ona nie była różowa, żeby po prostu to wszystko się na mnie zlało. Przymierzam go i serio jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że on będzie leżał dobrze. Ja go wzięłam w rozmiarze M i widzę, że to mógł być błąd, bo zasugerowałam się tym, że taka odzież wierzchnia zawsze po prostu, no, biorę rozmiar większą, ale chyba SK byłaby lepsza. Okej, zdecydowanie moim zdaniem jest właśnie o rozmiar za duży. Myślę, że SK leżałaby zdecydowanie lepiej, ale też nie jestem nim jakoś tak zachwycona, jak on wygląda na sylwetce. Napiszcie mi, co myślicie. Sądziłam, że będzie trochę inaczej wyglądał. Także chyba jednak go sobie nie zostawię. Kolor mi się bardzo podoba i jest przepiękny. Ale no nie wiem, może spojrzę jeszcze w Sinsayu na tą S-kę, porównam i zobaczymy. Może przez tą M-kę on mi się wydaje, że tak troszkę po prostu wisi. Ale kolorystycznie super, w ogóle moje nowe odkrycie, połączenie żółtego z różem ślicznym. Zapomniałam, ale mam jeszcze ostatnią rzecz, to są fioletowe dresy. I już widzę, że nie będą fajne, bo są bardzo cienkie. No i dresy są właśnie takie, jak myślałam, takie, no, nic nadzwyczajnego. Leżą całkiem ładnie, ale one są naprawdę cienkie. Z drugiej strony, słuchajcie, teraz popatrzyłam na metkę i one kosztują 25 zł. Więc wydaje mi się, że za tą kwotę też nie są złe, tak do śmigania choćby po domu wiosną. Aha, ja mam je w rozmiarze S, co chyba tutaj też widzicie. I leżą w ten sposób. Kolejny dzień. Wczoraj oczywiście nie dokończyłam tego vloga, dlatego że ciężko mi ostatnio nagrać jednego vloga jednego dnia. Nie wiem, kiedyś tak potrafiłam bez problemu, teraz mi w ogóle nie wychodzi. Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz skorzystałam z czegoś takiego, nie wiem czy to znacie, z e-recepty przez internet. Potrzebowałam konkretnego leku na receptę, a nie chciałam iść do lekarza. Wyszłam sobie na jakąś tam pierwszą, lepszą stronę, taką, tutaj Wam wpiszę jak coś. Pisałam lek, który mnie interesuje, musiałam tam uzupełnić swoje dane i zapłaciłam za to 64 zł za wypisanie tej recepty, więc wydaje mi się, że spoko. Na pewno taniej niż wizyta u specjalisty. Także taka ciekawostka też być może dla Was, może nie wiedzieliście, że coś takiego się da zrobić, bo ja na przykład niby wiedziałam, ale no tak jak mówię, nigdy nie korzystałam. To tak, możecie sobie zamówić taką e-receptę, jeżeli znacie konkretny lek i po prostu wpisujcie tam wszystkie dane, na co potrzebujecie takiego leku, objawy. I mi ta recepta przyszła w ciągu 2 minut dosłownie, także spoko, Zyga mi teraz ten lek wykupi. Także zamiast wizyty u lekarza, za którą bym pewnie zapłaciła jakieś 150 zł, no to zapłaciłam 60 i mam to, czego potrzebowałam. Ale to działa tylko wtedy, jeżeli wiecie, co konkretnie chcecie. A ja wiedziałam akurat teraz, jakiego leku potrzebuję, także u mnie się sprawdziło. Słuchajcie, właśnie walczyłam, ile? 50 minut ze stroną internetową, z której robiłam zamówienie do filmu. Także mam dosyć.
robiłam właśnie zamówienie na Moliera 2. I pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że nie mogłam dosłownie nic zrobić. W sensie byłam w stanie włożyć te produkty do koszyka i to bardzo opornie, ale nie mogłam przejść w ogóle przez płatność, przez wybór dostawy. Nawet dzwoniłam do nich na infolinię. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. W końcu się udało, także super, ale straciłam jakieś 40-50 minut właśnie z mojego życia na robienie zamówienia. Zrobiłam sobie śniadanie, trwa dalej moja faza na wiosenne kanapki. Oczywiście do tego herbata i robię przerwę na YouTube'a. Właśnie włączyłam Netflixa i szukam sobie jakiegoś serialu do oglądania, tak do gotowania, do sprzątania, bo wcześniej oglądałam cały czas Jezioro Marzeń i muszę Wam powiedzieć, że mega Wam polecam. Właśnie wczoraj skończyłam oglądać ostatni odcinek, ryczałam godzinę. Po zakończeniu tego serialu po prostu skończył się tak, nie spodziewałam się tego w ogóle. To jest stary serial, ale był właśnie idealny, jako taki, który gdzieś tam mógł lecieć sobie w tle. I szukam czegoś w tym stylu, bo będę teraz robiła pizzę i chcę sobie przy okazji włączyć.